witam serdecznie wszystkich kochanych wolontariuszy i tych, którzy ten klimat dzisiejszej Wigilii tworzą, czyli was wszystkich, kochani państwo. Moi drodzy, za chwileczkę poświęcimy opłatki, pobłogosławimy to jedzenie, złożymy sobie najlepsze życzenia, no i rozpoczniemy nasze świętowanie dzisiaj. Zatem zapraszamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na to, żeby wprowadzić w klimat. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Druga zwrotka i trzecia, czwarta, pójdzie dalej. Dobry Boże, którego imię wzywamy w to Boże Narodzenie, prosimy Cię, pobłogosław nas i te dary, które przynieśliśmy, pobłogosław te opłatki w ten dzisiejszy wigilijny wieczór. Pragniemy prosić Cię, Jezu, aby zamieniły się one w ten chleb żywy, ten chleb powszedni, którym się łamiemy, jest zawsze świeży i jest zawsze dostępny do każdego. Otwieraj nasze serca, niech one Tobie służą, niech służą jeden drugiemu poprzez życzliwość, pokój i wielką serdeczność. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dołączam się do tej modlitwy, kochani, również składam Wam najlepsze życzenia, aby Chrystus, który narodził się w Betlejem, który rodzi się, kiedykolwiek wspominamy Go, szczególnie wspominamy Go właśnie w Boże Narodzenie, rodzi się w naszych sercach. Bo przygotowujemy się nie tylko zewnętrznie przez przeżywanie tych świąt w naszej pięknej tradycji, ale przede wszystkim nasze serca, aby one były gotowe, aby się otworzyły na przyjście Jego z całym ogromem i Jego Bożych łask. Pokój, który przynosi, ten pokój, który jest tak zagrożony na całym świecie, ale także i czasami jest zrujnowany w naszych sercach. Oby ten nadchodzący nowy rok, który nie jest nam znany, aby był szczególnie właśnie pobłogosławiony przez Pana, który przychodzi, aby dać nam, aby wlać w nasze serca ten pokój, dużo radości, szczęścia i wszystkiego, co sobie tylko, kochani, tu zgromadzeni na tej naszej pięknej sali. Ona jest piękna, bo służy tu także przecież dla rozwoju fizycznego. Tutaj właśnie nasze dzieci, młodzież także ćwiczą. I dlatego też cieszymy się, że mamy takie miejsca, byśmy mogli Was przyjmować każdego roku, a szczególnie dzisiaj życzymy Wam, mimo że jest bardzo mroźnie, ale bardzo wielu Was przybyło. Jest to wielka nasza radość księdza proboszcza i ja jestem jego lewą ręką i jego asystent właśnie, wikariusz. Wszystkiego, co najpiękniejsze, dużo zdrowia, pomyślności na ten nadchodzący nowy rok, a szczególnie na dzisiejszy wieczór, na Boże Narodzenie. Szczęść Boże wszystkim. Zatem wesołych świąt, Merry Christmas, Feliz Navidad. Do tych pięknych życzeń dodam tylko to jedno, że dobrze, że możecie i możemy tu razem być we wspólnocie. Bo pamiętam telefony, że siostro do biura, że siostro nie tyle chodzi o to jedzenie, ile żebyśmy razem pobyli. Ale jedzenie też jest potrzebne, więc dobrze, że możemy tutaj w tym miejscu być. Niech nam Dziecię Jezus błogosławi.
wszystkim życzę szczęść Boże. Dobrze, tak, proszę Państwa, z tyłu już się instaluje tam Paderewski Symfonii Orkiestra, który wprowadzał Was w bardzo miły nastrój, a teraz z Władkiem Państwo będziecie, proszę się dzielić, podać sobie życzenia, przytulać się do Ciebie. Dziękuję, drogi Stanisławie, za Twoje ciepłe słowa i za to, że tu trwamy od ponad 20 lat, a cudowna młodzież, która za chwilę wystąpi, na pewno rozczuli Wasze serce i wprowadzi w cudowny nastrój. Chciałbym serdecznie powitać jeszcze... Witamy serdecznie naszego konsula generalnego Rzeczpospolitej w Chicago, pana Pawła Zasaka. Witamy serdecznie i serdecznie zapraszamy za Waszą rodzinę. Wesołych świąt!
Telewizja Polwyżyn, Polskie Radio Chicago 10.30, Jacek Zieliński, już po raz 23. Wigilia dla osób samotnych, bezdomnych, starszych, potrzebujących pomocy, ale także takich, którzy chcą pomagać. Po raz 23 organizowana jest
w Bazylice Świętego Jacka. Inicjatywa, która została stworzona przy świętej pamięci Jurka Arcenowicza. Od wielu lat tą imprezę prowadzi brat Jurka, Krzysztof Arcenowicz. Podobnie było dzisiaj. To jest taka inicjatywa, która powoduje, że w ten jeden szczególny bardzo dzień wszyscy, którzy chcą w jakiś sposób poczuć się we wspólnocie, to właśnie tutaj w Bazylice Świętego Jacka jest to najlepszy chyba moment. Ksiądz Stanisław Jankowski, który tutaj od wielu lat zarządza tą wigilią, ale to jest ogromna rzesza wolontariuszy, osób, które pomagają, firm, które również przeznaczają swoje produkty na prezenty. A więc tych elementów, które powodują, że czujemy się tutaj razem, wspólnie i że jest nam lepiej w tym dniu, to jest chyba największa zdobycz tej inicjatywy, tej wigilii dla samotnych. Dzisiaj wiem o tym, że nowy konsul RP w Chicago, Paweł Zysak, on pierwszy raz widział tą wigilię właśnie tutaj w Świętym Jacku. No i miał taką chwilę wzruszenia, kiedy bardzo spontanicznie przemawiał ze sceny. Fakt, że tutaj jesteście, świadczy o tym, że dobrze pojmujecie ideę świąt Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy wspominamy przede wszystkim Jezusa Chrystusa w najtrudniejszym momencie swojego życia, kiedy był właśnie bezdomny. Dziękuję pięknie organizatorom tej Wigilii, dziękuję księżom, którzy wspierają tą inicjatywę, dziękuję wolontariuszom, którzy się angażują w to przedsięwzięcie, dziękuję organizacjom polonijnym, które również angażują się, zapewniając tą oprawę artystyczną, bo to właśnie świadczy, że jesteście we właściwym czasie, we właściwym miejscu i dobrze pojmujecie ową ideę świąt Bożego Narodzenia. My jako konsulat generalny jesteśmy tutaj dzisiaj z konsulem Arciszewskim. Staramy się również pamiętać naszą funkcję reprezentacyjną, zarówno jeżeli chodzi o państwo polskie, ale także polską tradycję, polskie wartości. Także w tych dniach razem z konsulami pojawiamy się w tych miejscach, gdzie są potrzebujący, gdzie są samotne matki, gdzie są ludzie, którzy walczą ze swoimi nałogami, gdzie są właśnie bezdomni. Dlatego radujemy się niezmiernie, że możemy tutaj dzisiaj być z wami i jakkolwiek was wesprzeć, no przynajmniej naszą obecnością, a w przyszłości może i w innych, na inne sposoby. Dziękuję pięknie i życzę przyjemnej i udanej Wigilii. Bóg zapłać serdecznie, panie konsulu. I moi drodzy, mamy nasze anioły. Zatem zleciały. Jest to naprawdę przyjemna chwila w moim życiu. Jestem po raz pierwszy, mimo to, że mieszkam w Chicago już 33 lata. Ale po prostu chciałem zobaczyć, jak to się odbywa tutaj, gdzie przybywają ludzie bezdomni, którzy mają problemy jakieś życiowe. Chciałem się po prostu... Jest mi bardzo przyjemnie, szczególnie tu, że ksiądz proboszcz chodził po stołach, składał życzenia. Dla mnie to jest tym bardziej miłe, dlatego że 4 grudnia na Barbórki zmarła moja żona. Także jestem może nie samotny, ale jestem umysłowo jestem sam. Kawałek smycka. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu dzieciątku. Śpiewajmy i grajmy mu, małemu dzieciątku. Jesteśmy w Bazylice Świętego Jacka.
to już 23. A nasza Wigilia, Wigilia dla ubogich, dla samotnych. Chcemy z tego miejsca podziękować w pierwszej kolejności wszystkim tym, którzy organizują to spotkanie, a mianowicie telewizji 1030 Polvision i rozgłośni radiowej 1030. A jest to niesamowita inicjatywa, dlatego że w tym dniu tak naprawdę chcemy być razem ze sobą. I dzisiaj, kiedy tak naprawdę nie ma między nami żadnych granic, chcemy, żeby ten czar Bożego Narodzenia pozostał między nami, pośród nas. Mamy tutaj naszych kochanych rodaków, mamy także i naszych przyjaciół Amerykanów, Latynosów, którzy co rok rocznie witają na tej kolędzie, na tej Wigilii dla ubogich. Moi drodzy, jest to wyjątkowy czas, na który zapraszam serdecznie Was wszystkich. Jeżeli ktoś miałby jeszcze chwilkę czasu, to proszę dołączcie do nas. Moi kochani, wszystkim sponsorom dzisiejszej Wigilii, a także i pięknym wolontariuszom, pięknym, bo mówię, jest ich bardzo dużo, jak zawsze, służą swoją pomocą. Dzisiejszy wigilijny dzień to czas przygotowania na nasze rodzinne Wigilie, a jednak znajdujemy czas, aby być ze sobą. Moi drodzy, zapraszamy i także życzymy błogosławionych, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, no i szczęśliwego Nowego Roku. Gdzie maleńki jest?
Przyszłem tutaj do Jackowo, żeby pomóc przede wszystkim. Święta to jest taka okazja, żeby pomóc tych osób, tych ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy. A w tym samym momencie to pomagam sobie, bo robię sobie lepszy człowiek, lepszą duszę. Bo my nic nie pojmujemy, ledwie od strachu żyjemy. Gloria, 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 in excelsis Deo. Marilyn Monroe na Wigilii dla bezdomnych i samotnych. No już w tym momencie nie Marilyn Monroe, ale to ja, Ela, bardzo się cieszę, że tu jestem. Jestem tak przejęta, tak wzruszona. Jest to przepiękna impreza. Nie ma pan pojęcia, ludzie podchodzą, chcą być przytuleni. To jest wow, ja tam stoję i płaczę. Kolędy przepięknie zaśpiewane. I ja tu, ta sierotka taka, która chce pomóc. I to jest właśnie to. Pomaganie sprawia, że coś dzieje się w moim sercu, że jestem lepsza. Szczęść Boże wszystkim. Merry Christmas. Wesołych świąt radosnych z Bogiem. Chrystusze rodzi nas, oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają, bydlęka klękają, cuda, cuda ogłaszają. Panie konsulu, pierwszy raz pan jest tutaj. Pierwszy raz i jestem od razu pod wrażeniem tego, co tutaj zastałem. Myślałem, że zostanę po prostu stół, przy którym będą siedzieli bezdomni, grupa 20-30 bezdomnych. Oczywiście z księdzem proboszczem tutejszym, wspaniałym. Natomiast zostałem wspaniałą wigilię, w którą zaangażowana jest praktycznie cała Polonia. Tak, no trud organizacyjny spoczywał tutaj na bardzo wielu ludziach, na bardzo wielu osobach. Trzeba im podziękować. No jestem pod wrażeniem pracy włożonej przez organizatorów. To, że udało im się zakupić z własnych tak naprawdę środków to, co tutaj spożywamy, że udało im się zaangażować wolontariuszy, że udało im się zorganizować oprawę artystyczną, której jesteśmy teraz świadkami. Przy tej oprawie artystycznej i lepiej się spożywa, i lepiej się rozmawia, i bardziej się weseli. Proboszcz, który jest w Bazylice Świętego Jacka, nas zaprosił wszystkich, dlatego jesteśmy tutaj i jesteśmy szczęśliwi, bo nie mamy tutaj rodzin i jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że możemy razem świętować narodzenie Jezunia małego, bo przecież to jest książę nasz maleńki, który jest dla nas i bardzo się cieszymy, że jesteśmy tu wszyscy razem i wszystkich błogosławimy, żeby wszyscy szczęśliwie mieli swoje nowy 2023 rok, żeby odeszły wszystkie problemy i każda nastała radość i szczęście wszystkich rodzinach, żeby wszyscy się kochali i sobie błogosławili nawzajem i zawsze pomagali w różnych problemach, trudnościach, a jeżeli trudno, żeby się zawsze uśmiechać, bo Pan Bóg w nas wszystkich kocha, stworzył to nasz tatuś, który nas stworzył i nas zawsze kocha i nam błogosławi. Dlatego prosimy z całego serca, żeby nas przytulił i maleńki Jezuniu z Maryją, Maryją naszą królową. Watahe Riders powstała 5 lat temu, więc w sumie klub jest świeży, więc taki młody. Ale no, od 3 lat staramy się być i chyba będziemy tak już praktycznie, dopóki jesteśmy, dopóki istniejemy, będziemy tutaj przyjeżdżać, bo tu jest tak miła atmosfera. Ten, kto przyjdzie tutaj,
to naprawdę nastawi się bardzo przyjemnie na Wigilię. To jest, polecam każdemu, jeżeli ktoś no niekoniecznie jest w takiej potrzebie, że jest bezdomny, czy ma jakieś problemy, ale na przykład jest, chce rozpocząć te święta w takim fantastycznym nastroju, to tutaj naprawdę można poczuć początek świąt, nastroić się na tą Wigilię. Polecam każdemu. Nawet ja przyjechałem tutaj z moim tatą, chociaż nie jesteśmy praktycznie samotni, ale chciałem pokazać mu, jak można się wprowadzić ten świąteczny nastrój, będąc tutaj na Jaskowie. Niech pokój, miłość i radość zagości w naszych sercach, w naszych domach. Życzę błogosławieństwa Bożego i wszelkich łask potrzebnych, abyśmy wzrastali w posłudze dzieci Bożych. I do siego roku. Byłem w kościele z rodzicami i słyszałem, że potrzebują wolontariusze na potrzebę Wigilii. To z kolegą przyjechaliśmy, w ognisku mieszkamy. No świetnie, jak co roku, no to już jest 20. Wigilia. No i spędzona zawsze gdzie? No w kościele. Pierwsze jeszcze te Wigilie były Krzysia, znaczy u Jurka, w takiej knajpie, a później już tutaj. Także dziękuję. Za 19 minut, godzina druga po południu, w sobotę Wigilię, Resurrection Hall, Bazylika Świętego Jacka. I to jest moment, w którym ta Wigilia, 23 już dla osób bezdomnych, samotnych, starszych, potrzebujących, właśnie w tym momencie się kończy. Tak jak powiedziałem, za 19, za 18 minut godzina druga po południu, a więc to dopiero jakby początek tego bardzo ważnego dla Polaków dnia. Dla wielu osób ten najważniejszy moment Wigilii już właśnie dzisiaj się odbył, już ta Wigilia miała miejsce. Wiele osób wieczorem dzisiaj oczywiście w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół będzie ten dzień spędzać, jutro Boże Narodzenie. Ale tak jak powiedziałem, dla wielu to, co się stało tutaj w Bazylice Świętego Jacka, to już był ten najważniejszy moment tego dnia. Jacek Zieliński, Telewizja Polvision, Radio 1030.